Twoją atrakcyjność turystyczną budują m.in. poprzez dostępność komunikacyjną i infrastrukturalną oraz udogodnienia i rozwiązania dla turystów z niepełnosprawnością, seniorów i rodzin z dziećmi. Konkurs ma na celu promowanie najlepszych wzorców zrównoważonego rozwoju turystyki, zwrócenie uwagi na mniej znane miejscowości i obszary posiadające unikatowe atrakcje turystyczne. Jest adresowany do osób zarządzających ośrodkami turystycznymi, które zasługują na miano modelowych i spełniają kryteria nakreślone przez Komisję Europejską. Nagrodzone destynacje dołączają do polskiej i europejskiej sieci EDEN, która stanowi platformę do wymiany dobrych praktyk, doświadczeń i informacji. Wśród laureatów tejże sieci znalazły się takie obszary turystyczne jak Pielachtal, dolina położona u stóp Alp Austriackich, Trodos z 5 odrębnymi regionami zgrupowanymi wokół Góry Olimp, najwyższej góry Cypru, fiordy zachodnie na Islandii i wiele innych unikatowych miejsc. Wśród korzyści, jakie otrzymują laureaci konkursu edycji polskiej, warto wymienić prawo posługiwania się logo i prestiżowym tytułem Najlepsza Europejska Destynacja Turystyczna, możliwość korzystania z narzędzi promocyjnych polskiej organizacji turystycznej zarówno w kraju, jak i za granicą, profesjonalną sesję zdjęciową obszaru destynacji, kampanię promocyjną w internecie, promocje w mediach branżowych i konsumenckich, organizacje na dany obszar podróży studyjnych dla dziennikarzy i blogerów, przygotowanie i dystrybucję materiałów promocyjnych, udział w konferencjach i warsztatach służących wymianie dobrych praktyk w sieci najlepszych europejskich destynacji turystycznych. Główną nagrodą dla laureatów tegorocznej edycji jest poświęcony odcinek programu emitowanego w TVP z cyklu Nie ma jak Polska. A kim są dotychczasowi laureaci konkursu EDEN w Polsce? W roku 2009 najlepszą destynacją EDEN w Polsce została Rzeczpospolita Ptasia u ujścia Warty. Rzeczpospolita Ptasia to unikalna inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Słońska Unitis Viribus, której celem jest klubowe zrzeszenie miłośników ptaków. Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Parku Narodowego Ujście Warty sprawiają, że jest on atrakcyjnym miejscem do uprawiania różnych form turystyki. Nie tylko przez obserwatorów ptaków, ale i innych miłośników przyrody i amatorów rozległych przestrzeni, ciszy i spokoju. Obecny krajobraz parku to mozaika łąk, pastwisk, tużycowisk i trzcinowisk. Na terenie parku zaobserwowano i odnotowano ponad 270 gatunków ptaków, z czego stwierdzono lęgi ponad 170 gatunków. Na terenie Rzeczpospolitej Ptasiej odbywa się wiele ciekawych imprez turystycznych i kulturalnych, m.in. zlot obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej, święto krowy, Światowe Dni Ptaków oraz rajdy rowerowe szlakiem bocianów. Wyróżnione destynacje w 2009 roku to Janów Lubelski, region Dorzecza Nadburzańskiego, Barlinek oraz Krzemienny Krąg na szlaku żółwia i dinozaura. W roku 2010 w konkursie EDEN zwyciężyła Dolina i Bagna Biebrzy, ostoja dzikiej przyrody. Większość terenu tej destynacji znajduje się na obszarze chronionym Biebrzańskiego Parku Narodowego, który należy do największych obszarów chronionych w Polsce. Walory przyrodnicze tego terenu obejmują rzekę Biebrze i jej rozlewiska oraz torfowiska, stanowiące najrozleglejsze tereny bagienne w Polsce. Ogromna różnorodność przyrody, obecność wielu rzadkich i reliktowych gatunków roślin i zwierząt sprawia, że tereny biebrzańskie stały się miejscem kultowym wśród przyrodników, biologów, ornitologów oraz turystów z całego świata. Tratwy biebrzańskie, wyprawy survivalowe z przewodnikiem oraz wszelkie formy ekoturystyki to propozycje, które coraz śmielej kuszą rzesze turystów do odwiedzania tego wyjątkowego miejsca na Podlasiu. Całość uzupełnia dobrze zachowana kultura lokalna. Pielęgnowane do dziś tradycje i zwyczaje, takie jak sianokosy, obchody Wielkanocy, nocy świętojańskiej czy targi produktów lokalnych. Wyróżnionymi destynacjami w 2010 roku zostały Pętla Żuławska, Dolina Baryczy, Międzyodrze oraz Jezioro Drawsko. W roku 2011 laureatem w konkursie EDEN został zespół zabytkowy Osady Fabrycznej w Żyrardowie. Okres największego rozwoju i rozbudowy Żyrardowa przypada na drugą połowę XIX wieku, kiedy to żyrardowska fabryka trafiła w ręce dwóch niemieckich przemysłowców. To za ich sprawą fabryka w krótkim czasie stała się jednym z największych i najnowocześniejszych zakładów lniarskich ówczesnej Europy. Dzięki nowym właścicielom wokół fabryki na powierzchni 36 hektarów powstała bardzo skrupulatnie zaprojektowana osada fabryczna, stanowiąca dziś unikatowe w swym charakterze centrum współczesnego Żyrardowa.
Do czasów nam współczesnych zachowało się blisko 95% pierwotnej zabudowy, która w większości przypadków wciąż pełni nadane jej przez budowniczych funkcje. W Żyrardowie można zobaczyć też przepiękny park miejski imienia Karola Augusta Dietricha, który po rewaloryzacji odzyskał swoją dawną świetność, zabytkowy dworzec kolejowy, kościół pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza, gabinet pisarza Pawła Hulki Laskowskiego, kościół farny pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia, plac targowy. Wyróżnione destynacje Eden w 2011 roku to Rudnik nad Sanem, Nowy Tomyśl, Siewierz oraz kostrzyńskie Pompeje. Kto zostanie laureatem roku 2013? Zapraszamy na stronę www.edenpolska.pl i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.